1500 zawodników stanęło do rywalizacji w zawodach Red Bull Knockout. Tylko 350 przeszło do finałowego wyścigu na 5-kilometrowej trasie specjalnie przygotowanej na plaży w Hadze. Choć zawody odbywały się na plaży, to 2500 ciężarówek piasku dowieziono, by zbudować ten imponujący tor. Wyścig na plaży w Holandii organizowany jest od 1980 roku, ale ostatni raz odbył się 7 lat temu. Powracająca po przerwie impreza była bardzo oblegana przez motocyklistów. Dość powiedzieć, że zgłoszeń było znacznie więcej niż ilość miejsc. Jednak zanim żądni ostrej walki uczestnicy zostali wpuszczeni na trasę, o sprawdzenie toru poproszono samego Jeffreya Herlingsa, który uważany jest za najlepszego piaszczystego zawodnika na świecie. Holender jeszcze przechodzi rehabilitację po kontuzji, która pogrzebała jego szansę na tegoroczny tytuł w klasie MX2, ale nie mógł sobie odmówić przejażdżki po trasie Red Bull Knockout 2015. Pogoda nie sprzyjała rywalizacji. Na holenderskim wybrzeżu w noc poprzedzającą wyścig ogłoszono alarm czerwony, a prędkość wiatru wiejącego od morza dochodziła nawet do 50 km na godzinę. Sam wyścig był bardzo emocjonujący. Jentel Martens zdobył nagrodę Oakley za najlepszy start, ale rywalizacja o końcowe zwycięstwo odbywała się między Nathanem Watsonem, dla którego był to ostatni start dla fabrycznego zespołu Husqvarny, bo teraz rywalizował będzie w zawodach enduro, a Axelem van der Sande, który startował z 1281 numerem i do wyścigu zgłosił się w ostatniej chwili. Watson wypracował sobie niewielką przewagę na początku rywalizacji i zaczął stopniowo ją powiększać. Jednak niewielki błąd kosztował go upadek przy skoku, co wykorzystał van der Sande, obejmując pozycję lidera. Na 15 minut przed końcem van der Sande prowadził przed Camille Chapellierem i ulubieńcem miejscowej publiczności Adrienem van Beverenem. Jednak ta kolejność zmieniła się, kiedy zawodnicy zjechali na obowiązkowy pit stop. Van der Sande zaczął uciekać swoim rywalom, wykręcając najszybsze okrążenie, lepsze aż o 14 sekund od drugiego w kolejności zawodnika. Nathan Watson po swoim wypadku zjechał na obowiązkowy pit stop i rozpoczął ostrą pogoń za uciekającym van der Sande. Brytyjczyk, który w tym roku był najszybszy podczas Weston Beach Race, zaliczając szybkie okrążenie, zdołał przebić się z 7 miejsca na 2. Jednak van der Sande był już za daleko i Belg, przejeżdżając przez linię mety, przypieczętował swoje zwycięstwo podczas Red Bull Knockout 2015. Nathan Watson z Wielkiej Brytanii zameldował się na 2. miejscu, a podium na holenderskiej plaży dopełnił Francuz Camille Chapellier.